Śmierć, krew i przejmująca muzyka, która pochłonęła wręcz zgromadzoną w Wooden Gallery w Chicago publiczność. Tego wszystkiego doświadczyć można było na premierze cyklu prac Punches i performansu jednego z najbardziej znanych polskich artystów, Jerzego Kenara. Urodzony w Polsce, a mieszkający w Chicago twórca po raz kolejny zaszokował swoim występem, który tym razem inspirowany był koszmarami z dzieciństwa. Jak podkreślił sam autor, powtarzające się sny miały ogromny wpływ na jego twórczość. Złapałem mój bad dream, ten zły sen, który towarzyszył mi od czasów, jak byłem małym chłopcem, jak miałem 5 lat i po prostu tym nasiąkłem tamtą właśnie krwią w cudzysłowie i to w różnych snach zawsze wychodziło, zawsze mi przez całe życie moje. Ja jakby 2 lata temu zorientowałem się, co to jest i zacząłem myśleć, jak to wyrzucić z siebie i właśnie pomału doszedłem do tego, żeby takie zrobić na żywo teatralne malowanie, żeby po prostu z muzyką, którą też napisałem, żeby nas wciągnąć do tego mojego piekła i żebyśmy razem krzyżowali tego diabła na końcu i zakratowali to piekło. I cieszę się, że podziałało, bo widzę po ludziach, że trochę mieli miny takie, że każdy jakby to osobiście przeżył. O to chodzi, że taka moja podstawowa filozofia jest, żeby podrapać po mózgu i zostawić ludzi, żeby oni po swojemu przeżywali. To jest siła sztuki. Inaczej nie działa. Drzewa, kwiaty, świat za kratami oraz przemoc. Taką senną wizję stworzył przed publicznością na żywo Jerzy Kenar. Interpretacja należała oczywiście do oglądających. Wielkie przeżycie w ogóle, które było czymś niespotykanym, bo nie można przewidzieć, jak się artysta potrafi zaprezentować, ale to było pokazanie duszy, to pokazanie było całego życia tego artysty, a tu było pokazane jego zmagania się z jego myślami, z jego twórczością i była jego śmierć chyba, z tego co ja widziałem, ale to nie była jego śmierć jako człowieka, tylko była może przejście w nowy temat artystyczny. Każdy, kto przybył i był świadkiem tego niecodziennego widowiska, na swój sposób odebrał przesłanie autora wieczoru. Wśród widzów był także konsul Robert Rusiecki. Wszyscy byli poruszeni tym, co zobaczyli. Finałowa scena, kiedy jest taka, to jest to takie potępienie krwi, która jest w naszym życiu często zupełnie niepotrzebnie, zostawia to wszystko mocne wrażenie i wydaje mi się, że idealnie osiągnął cel, który przyświecał mu, żeby podzielić się tą swoją wizją tego złego snu, trapiącą go od czasów dzieciństwa. Tak samo jak trudno jednoznacznie nazwać ten wieczór w Wooden Gallery wystawą, czy wernisażem, czy może performancem, tak samo trudno jednoznacznie określić samego Jerzego Kenara. Najtrafniej prawdopodobnie powiedzieć malarz, muzyk, rzeźbiarz, fotograf, po prostu Jerzy Kenar. Każdy, kto chce na żywo obejrzeć pracę artysty, może odwiedzić galerię, która mieści się przy 1007 North Walcott Avenue w Chicago.